No witam, tu weteran. Majówka w pełni. No ale niestety u nas majówka to jest taka, że psa z budy nie wygoni. Deszcz leje. Wczoraj też było cały dzień deszcz, także nic złapania. Co prawda udało mi się wyskoczyć na rybki po dłuższym okresie 30 kwietnia i coś tam się udało złapać. Rzucę wam tu kawałeczek. O, proszę. Ale piękna wzdręga, zobaczcie. No cudo. Piękna. Zobaczę ile ma. Nie denerwuj się. No, jak to płacze. No, ile masz? Około 24 centymetrów. No ale to wszytek, jak wszyscy czekałem na tą majówkę, a tu niestety ząk. Zobaczcie sobie. O, tak wygląda świat za okien u nas. Także postanowiłem nagrać filmik też o przygotowaniu na szczupaki, czyli o zrobieniu spawika specjalnego. O co chodzi? Dlaczego on jest taki specjalny, taki wyjątkowy, to pokażę wam na filmie już w trakcie robienia. Także idziemy do stołu wykonywać. Dobra, co nam będzie potrzebne do wykonania tego spławika? Jakieś strzykawki. Ja tu znalazłem w domu takie, no zobaczcie sobie, trzy różne wielkości. To jest strzykawka do napełniania drukarki tuszem. Tutaj to nawet nie wiem, jakaś duża strzykawa, od czego. Tu jest do podawania leku dziecku. Jeżeli nie mamy odpowiedniej wielkości, która nam będzie pasowała, możemy wyskoczyć do najbliższej apteki. Na pewno tam są różne wielkości. Poprosicie panią, to wam da. I teraz tak. Wiem, że jeszcze są cieńsze, na przykład do strzykowania insuliny. I te cienkie to można stosować do połowu ryb, białej ryby, jakieś karasi, linów, coś w tym rodzaju. Jako że teraz zaczął się ten właśnie okres szczupakowy, postanowiłem sobie wykonać spławik na szczupaka. Ja tutaj obciąłem to, nie za bardzo to wyszło, no ale jakoś nie powinno to haczyć. I teraz tak, sposoby mocowania. Możemy tutaj przewlec żyłkę bezpośrednio i po prostu zacisnąć i mamy wtedy mocowanie na stałe. Albo zrobimy bardziej profesjonalnie, czyli spławik przelotowy. Obcinamy tutaj tą końcówkę. Przy przelotowym nie musimy to obcinać, bo będzie, nie będzie nam to, znaczy przy stałym nie będzie nam to przeszkadzało. I teraz wykonamy. Potrzebny nam tu drucik, taki znalazłem. Drut to jest. I żeby już było naprawdę profesjonalnie, to zastosujemy tutaj krętlik. Nakładamy na ten drut. I robimy. Robimy pętelkę. Ja tu akurat mam drut taki ze spinacza rowego.
I teraz tutaj robimy dwie dziurki. Tu robiłem wcześniej. Trochę mniejszym właśnie wiertełkiem. Nie chcę mi wyjść, ale to nie ma problemu. Zdejmiemy tą izolację. Dobra, teraz to powinno wejść. I wkładamy tutaj, przymierzamy mniej więcej. Kurde, nie wziąłem okularów, tu jest problem. Dobra, wejdzie. Z jednej strony wchodzi, z drugiej. Dobra, będzie, o tak mniej więcej. Czyli jeszcze do tego dołożyć gdzieś tam po 5 mm. Dobra. Obcinamy na odpowiednią długość. O. Jeszcze raz wkładamy. Tak. Jeszcze raz wkładamy. I teraz od środka zaginamy, żeby nam to nie wyszło. Żeby nam się to nie wyrwało. Można to jeszcze zalać jakimś tam klejem od środka, ale to już nie będę Wam głowy zawracał, wykonam to później. O. I mamy. No dobra, malowanie nasze wyschło, teraz montaż zestawu. Ja tu nie będę już naciągał stoperów, pokażę to. Wyobraźcie sobie, że te dwie śruciny to są stopery. Zakładamy najpierw jeden stoper. Przekładamy przez krętlik i idzie drugi stoper. I teraz, jeżeli chcemy tak jakby na stałe zamocować, no to wiadomo, że stopery muszą być w pobliżu siebie i wtedy w jednym miejscu nam utrzymuje na żyłce. Jeżeli chcemy mieć spławik przelotowy, ten stoper górny idzie do momentu, gdzie nam określa, na jakiej głębokości chcemy mieć zestaw ustawiony, czyli przypuśćmy na 2-3 metrach, przesuwamy na tą wysokość i w momencie, jak zarzucimy zestaw, spławik się przesuwa do tej wysokości. Zresztą na filmie tym omawiałem i w internecie też można spotkać bardzo dużo takich poradników, także znajdziecie sobie bez problemu. No i oczywiście tu dalej idzie obciążenie. Ja to tak na szybko tu zmontuję,
I tutaj dalej będzie szedł krętlik i przypon stalowy, czy z fluorokarbonu grubego, no to już tam jak uważacie. No i haczyk albo kotwiczka do, żeby założyć żywca lub martwą rybkę, jak tam kto uważa, jak kto. Ja to tak o, szybko zawiążę tylko, żeby później mieć do naszego pokazu. Mamy zmontowany zestaw. Na zestawie żywiec lub martwa rybka. No i teraz dlaczego jest taki ten wyjątkowy ten spławik? To mam przygotowane kawałek jeziora. I teraz zobaczcie sobie. Założony jest żywiec, no ale niestety spławik się przewraca. Jest za mało obciążony. Trzeba było znów demontować albo jakieś zakładać tutaj większe obciążenie, albo jakieś tam dużo śrucin czy coś. No ale jest prosty sposób na to. Upuszczamy powietrza i nabieramy wody. I teraz zobaczcie, co się dzieje. O, spławik nam pływa. Nawet bym powiedział, że troszeczkę za dużo. Zagłębiony? Nic trudnego. Ulewamy troszeczkę wody i już mamy elegancko. Elegancko, proszę, o jak pływa. No, chyba wiecie, o co chodzi. Po prostu bardzo szybko się to dzieje. Bardzo szybko można w ten sposób wyregulować spławik. Czyli jeszcze raz. Jeżeli nie mamy powietrza w środku, spławik pływa, o. Jeżeli chcemy go zagłębić, nabieramy wody. Teraz przesadzę nawet trochę. Zobaczcie, co się dzieje. O. Potrzeba nam właśnie, żeby tylko końcóweczka nam szła po wierzchu. Nabieramy więcej wody. I tak możemy robić z każdą skrzykawką. Zależy nam na przykład na płoci, czy na linii, gdzie jest bardzo delikatny, bardzo ostrożny. To ustawiamy wyporność spławika na minimum. Wydaje mi się, że to jest super sprawa. Jeżeli podobało Wam się takie coś, no to napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. No i może już nareszcie, jak się wypogodzi, wypróbujemy ten spławik właśnie na tych kaczo-dziobych szubrawcach. Dobra. To by było na tyle i pomania kija życzę wszystkim.